Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Waldi, a to już jak widzicie przed Waszymi monitorami, telefonami ukazuje się ta wspaniała gra, jaką jest Battlefront 2. Mamy tutaj wersję beta, sprawdzimy sobie jak fajnie się tutaj będziemy razem. Bardzo zrobimy sobie może trochę tej gry na single player, trochę tutaj na multiplayer i zobaczymy jak to wszystko nam wyjdzie. Witam oczywiście Was tutaj po dość długiej przerwie, ale to zaraz wszystko wytłumaczę, na razie obejrzyjmy sobie film. Hi players, this is John Boyega. Thanks for joining the Star Wars Battlefront 2 multiplayer beta. Today, you'll experience just a small taste of what the full game will have to offer at launch. But we're excited to get you into the game early. Before we begin, let me give you a rundown of what's in store. I teraz tak, nie będziemy sobie tego całego filmiku oglądać, bo jeżeli ktoś nie wie, to wszystko jest zawarte tutaj w trailerze do gry Battlefront 2. Więc jeżeli ktoś tego nie widział, a chce sobie zobaczyć, to jak najbardziej odsyłam tutaj do Battlefronta, to do trailera Battlefronta. A na razie my sobie to pominiemy i będziemy sobie lecieć dalej z grą. Przypominam, że to jest wersja beta, na razie tutaj do naszego testowania, więc odpalmy sobie może na początek z tych trzech typ może tą kampanię. So what happens now? We retaliate, Commander. The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aiden, what is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor, one I choose to share with my daughter. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall relay you to your target. Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are next assignments. They are unusual, but these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. No, powiem Wam, że jeżeli tutaj chodzi o to, to bardzo, bardzo fajnie zaskoczyło mnie to przedstawienie tej zarysu, tej początku tej fabuły. Jak widzicie, no tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę, czuję, że naprawdę będzie coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w żadnej gier tego typu, bo myślę, że ta fabuła, która nam tutaj została, tak początek tej fabuły przedstawiony, wiemy już kim tutaj będziemy operować, mianowicie tą dziewczyną. Widzimy tutaj imperatora, który był tutaj, jakby to powiedzieć, w tym jakby a la robocie, coś takiego.
I gra tutaj naprawdę zapowiada nam się bardzo, bardzo fajnie, ale jak tutaj wiemy, jest teraz dostępna tylko gra, jeżeli chodzi o przetestowanie na trybie multiplayer. Więc i my sobie teraz przetestujemy tą grę na multiplayerze. Dobra, więc ruszamy, klikamy sobie tryb multiplayer, jak tutaj widzimy, mamy takie dwa podstawowe tryby: Galactic Assault. I, czyli tutaj są takie bitwy i albo takie w powietrzu nad tymi różnymi maszynami. I mamy tutaj jeszcze tą taką standardową bitwę, okej, okay, a tutaj jeszcze mamy te rzeczy, ale na razie czyli tutaj na razie mamy zablokowaną, jeżeli chodzi tutaj o tą walkę tymi herosami. Tu mamy tylko to, jeżeli coś. Dobrze, więc my sobie na razie przetestujemy tą najbardziej podstawową wersję gry, mianowicie tą Galactic Assault. Zobaczymy, co to jest, czym to się je, czym to się będzie różniło tutaj od Battlefront jedynki. Na pewno w Battlefroncie jedynce nie mieliśmy tutaj fabuły. I tu widzę, że ta fabuła w tej grze będzie naprawdę na wysokim poziomie i naprawdę powinna nas tutaj zaciekawić. To jak mówię, jest wersja beta, czyli my sobie tutaj chwilowo tej fabuły jeszcze nie przejdziemy, bo w tej wersji nie jest ona dostępna. Okej, okay, czyli mamy teraz do wyboru naszego klona. Assault, Officer. Specjalistyczny, okej. Więc weźmy sobie może na początek takiego tutaj najbardziej podstawowego, jeżeli o to chodzi, więc będzie ten Assault i rozpocznijmy sobie właśnie grę, jeżeli chodzi... Dobra, rozpoczynamy sobie grę. Jak widzimy, że w samym środku walki, to właśnie się w ogóle strzela. Okej. Nie powiem, że coś w tej grze naprawdę fajnego jest. Dobra. Jak widzimy, to akurat nie poszło. Lecimy dalej. Znowu sobie możemy wybrać postać. Tutaj możemy nawet takie rzeczy kupić. I sobie tym razem. Weźmy sobie teraz postać tego oficera. Tutaj widzę, że na to połączenie trzeba sobie tutaj troszeczkę poczekać, żebyśmy mogli sobie rozpocząć tą naszą grę. Sobie biorą, mamy już... okej. Okay. Tu mamy jeszcze takie granaty, różne umiejętności. Aha, i tu możemy im rozkazywać jako oficer. Na kogo mogą, mają tutaj atakować, tak? Okej. Okay. Tu jeszcze nikogo nie widzę. Idziemy sobie może tam. Okej, okay. No zobaczę naprawdę, jeżeli chodzi o tą grę. Bardzo mi się podoba, mamy tutaj kilka fajnych strzelów do wyboru, co mi tu strzela. Nie widzę, gdzie tego granata w ogóle rzuciłem. Okej, okay, moi drodzy, no jeżeli... oj... Spytacie się, co tak długo tutaj nie było u mnie tych odcinków, prawda? No to tutaj już, jeżeli o to chodzi, już wracamy, będziemy... tutaj coś już nagrywał. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, mamy nowy sprzęt, więc nowe możliwości. Możemy sobie tutaj już zagrać w grę naprawdę na wyższym poziomie, jeżeli byście chcieli jakąś serię, nie wiem, typu coś Wiedźmina. Powiem wam szczerze, miałem nagrać gameplay tutaj z Wiedźmina, ale nie wiem praktycznie dlaczego nie nagrałem tego gameplaya. Po prostu mi się chyba jeszcze nie chciało, tak wam powiem. Ale jeżeli tutaj chodzi o tego Battlefronta, to jest on tutaj
naprawdę widzę fajną gierką. Nawet mamy ten czołg z klonami. Okej, czy my tu coś widzimy? Na razie nikogo tu nie widzimy. Ale tryb gry ta podziała się naprawdę na wysokim poziomie. Chyba przeszedłem pod tym czołg. I nikogo nie widzę. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj tu się czuję, że coś tu będzie. Tam coś strzela, ale jeszcze nic tutaj nie widzimy. Lecimy dalej. Oho! O Boże, kochany. Matko Bosko, często Bosko. Zabiło nas. Nie przejmujemy się, lecimy dalej. Początki gry, prawda, trzeba wyczuć całą tą specjalizację. Może próbujemy sobie znowu asalutem. Aha, bo tam jeszcze stało się chyba karabiny wybrać, tutaj może później przetestujemy. No bo nie wiem, tutaj rozgrywam, to jest taki tryb na razie. Ja widzę, że jeżeli był snajper, mamy coś takiego jak Battlefield 1. O właśnie, jeżeli byście chcieli gameplay, o brawo. W Battlefield 1 nie ma żadnego problemu. Na pewno coś nagram. Nie wiem, czy nawet kolejny odcinek właśnie nie będzie, który Battlefield 1. Bo też mam. Możemy sobie pograć. Też na trybie multiplayer. Oho! Czyli to tutaj był ich oficer, tak? On tutaj tak wygląda. Czy tutaj mam jeszcze broń, możemy sobie wybrać. Weźmy sobie teraz może. Aha, tutaj musimy skraftować. Ok, czyli mamy taki system. Dostajemy jakiś hajs w ogóle za to. Nie wiem jeszcze dokładnie, ale lecimy dalej. Lecimy dalej, moi drodzy, w grom. Okej. Jesteśmy. Chyba wolałbym być po tamtej stronie. W ogóle się tak potem... Lubię bardziej tych klonów, czy tych... turmowców. Further attacks must be intercepted. Ja ogólnie gierka mi się jak najbardziej podoba. Taki matry. Weźmy sobie tego teraz ciężkiego pana. O, tu mamy już, widzicie, te silniejsze klony, jeżeli o to chodzi. To będzie fajnie szybko. Ma, widzę fajną umiejętność i ten klon. Nie pamiętam właśnie, one na naprawdę. Idziemy dalej, tu mamy działka do składania. Aha, tu możemy zrobić takie coś nawet, okej. A tutaj pod F mamy jak widzicie taką tarczę, żeby zasłonić i możemy sobie jeszcze strzelać. To jest bardzo fajne, jeżeli będziemy chcieli coś zeszturmować, prawda? Nie, ta broń mi się chyba moje coś najbardziej podoba. Jestem w ogóle przyzwyczajonym do grania takimi jakimiś ciężkimi postaciami czy coś w tym stylu. To ja takimi rzeczami jak najbardziej lubię grać. Tutaj musimy być. Niszczyć to nie zniszczymy. Widzicie, ta czarna nam się teraz aktywowała. Dobra, broń się chyba przegrzała. Udało się. Dobra, wyeliminowaliśmy na sobie. Tutaj chyba widziałem znowu kochany. Kochany, udało się. Myślałem, że już będzie po nas. A tu jednak nie ma. Zobaczymy, o co chodzi tutaj w tym trybie. Dobra. Mimo tego nas zaszczelili. Okej, czyli nasz tutaj ten czołg cały czas posuwa się do przodu. Bierzemy sobie znowu to pasego heavy. Może tutaj mamy... A, tu musimy znowu jak coś kupić coś nowego. I tu mamy różne takie jak specjalne postacie. Tu te inne klony, czy tego Boba Fetta będziemy mieli
ale to są dokupienia, na razie mamy te filmy podstawowe, jak te inne bronie, które też tutaj mamy, też są dokupienia. Tam gdzie znowu... Bali. Aha, tu nie jest to pole, okej, bo tu nie poszedł do przodu. Czyli tu będą. Tu teoretycznie powinni być, tam się w ogóle damy. Zobaczymy, co tutaj będzie mi ciekawego. Ta postać tego klona mi się bardzo podoba, a właśnie miałem tarczę, wyłączyłem tarczę i tak to się... skończy, o nie jesteśmy najgorsi na tej książce, z czego sobie widzę, okej. No bo sobie nim lećmy. Tak jak mówię, no wolałbym sobie grać po tamtej stronie, mi się jakoś bardziej podoba. Okej, i lecimy w nogę. Zobaczymy, co to tam będzie. Okej, naprawdę grafika w tej grze, ja tutaj... O, tutaj będzie... Tu ten pan będzie wysiadał, więc widzę, że tutaj jest pełno. No właśnie, tak to się... Czy tam nie był przypadkiem... No właśnie, gdzieś jakiś Jedi chodzi. Z tego co słyszę i widzę, to miecze świetne. To... O właśnie, bo my sobie też możemy kupić... Darth Maula się chyba nazywał? A my chyba mamy teraz Battle Points, aha, czyli za te pointy, za te punkty możemy sobie odblokować postacie do gry, czyli wiemy już tutaj, jak to będzie mniej więcej działało i to będą specjalne postacie, którymi sobie będziemy tutaj mogli grać. Ja będę mógł sobie tutaj kupimy tego Darth Maula, żeby sobie troszeczkę pograć, bo w ogóle lubię to grać różnymi rzeczywistami. Ojojoj. Okej, lecimy sobie znowu w tym heavy. Heavy mi się spodobał, więc będziemy sobie teraz w nim grali. Ma ten fajny taki porządny ten blaster, że zadaje naprawdę dość spore uszkodzenia. Bym raczej bym taki granat, tego już nie próbowałem. Okej, czyli to tak strzela. Okej. Okej, to jeszcze nie ma. O, już tu! Tutaj są! Dobra, co jest wszystko wiadomo. O, tej mańki wejdziemy? Wejdziemy. Myślałem, że schodzę. Nie dało. Okej, nie wiem, czy w ogóle mi się uda w tej bitwie dojść tego Darth Maula, ale weźmy sobie w takim razie tą postać B2RP. Okej, no to dobra, lećmy sobie w nich w takim razie. Nie, mamy jeszcze szansę go przetestować. Są tutaj na to. Tu ma taką. O, bardzo fajne, podoba mi się to już. Oho, no i ta, ale już się wygrali, ty. Tak widzimy, niestety, ale nasza tutaj drużyna przegrała sobie, ale damy, nie, damy radę. Ok, tutaj mamy ile do ilu statystyki, ok. Więc tak, moi drodzy, widzicie, jak gra tutaj tryb multiplayer. Byliśmy sobie prawie drugi level. Aha, tu mamy te na poszczególne klasy. Czyli to jest takie ogólnie jak Battlefield 1, prawda? Dobrze, więc moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli tutaj chodzi z tego pierwszego odcinka na Battlefront 2. Tę serię multiplayer. No i co, lajkujcie, komentujcie, subujcie i zapraszam tutaj do kolejnego odcinka właśnie z tej gry Battlefront gra Battlefront 2 i cóż, do kolejnego odcinka.